Się okąpię. Nie. Gratulacje. Dzięki. Jak się czujesz po walce? Fajnie kibicowałeś. O, gardło straciłem, głos. Dobrze, było cię słychać. Tak, czy możesz powiedzieć, że przeciwnik... Ciężka walka. Tak? Tak, ciężka walka. Przeciwnik był dobrze przygotowany? Przeciwnik mocno boksował, także... Przeciwnik dobrze. Po walce powiedział mi, że bardzo mocno biłeś. Przyrównał się nawet do jakiegoś zawodnika, tylko ja nie bardzo zrozumiałem jakiego... Może Andy Lee? No jakiegoś Franka, czy... Nie wiem, czy to nie... No... Bo tak... Tak, no, po walce... Trzeba było tu różnicować ciosy, jednak... Ten dystans swój robi, to jest 12 Ale minut. Powiedz mi, co powiesz na ten temat? Bywały kryzysy w tej walce, jak najbardziej, ale dobrze, że te kryzysy trzeba było przełamać. A powiedz, on padł po takim ciężkim ciosie i ledwo wstał po tym liczeniu. Jak on się podniósł w ogóle? Czy on normalnie potem wstał i zaczął bić, tak? Słuchaj, no, był zawodnik, bo on przyjechał tutaj wygrać. Także przyjechał wygrać, oni wszyscy... Nie przyjechał się kłaść, prawda? Nie przyjechał się kłaść, oni wszyscy byli w szoku. I wszyscy też byli w szoku, że on wstał i dalej walczył. I bił. Pokazał charakter chłopak. Był naprawdę dla mnie wielki test. I uczy taka walka pokory. A powiedz, kryzys w walce był? Kiedy był i kiedy odszedł? Tak, kryzys był około 7-8 rundy. W 8 był większy kryzys, przed tym takim ciosem potężnym praktycznie. Czułem się już troszkę słabo, już wyszczelany taki. Tak, bardzo mocno biłeś, bardzo mocno troszkę biłeś. Troszkę mnie osłabił też na schaby, poczułem, ale widziałem swoją szansę właśnie w tym mocnym ciosie, dlatego też opuściłem jedną rundę, tą siódmą i początek 8, po to, żeby przeciwnik nabrał pewności siebie i się odsłonił. Ja, Robert, nie wiem, ale czy ciebie zaskoczyło to, że po tych ciężkich, po tym jego nokaucie próbowałeś go dobić, waliłeś bardzo ciężkie i mocne ciosy i on to przetrwał, przeżył, dotrwał do końca rundy. Jak to, czy to cię zaskoczyło? Zaskoczyło. Mnie też zaskoczyło. Nie wiem, to było w której? To było w czwartej albo piątej rundzie. Tak, tak. Już wtedy był taki punkt kombinacyjny. Nikt nie wierzył w to, że on w ogóle wstanie, a on wstał na 8 chyba, przetrwał to, że wstał, bo to mnie nauczyło pokory tutaj w tym ringu i to naprawdę trzeba różnicować ciosy i oszczędzać przede wszystkim. Trzeba, jak? Bo to jest długi dystans, prawda? Przeciwnik wróci do walki i... Ale powiem ci, że ty go bardzo szybko położyłeś, można powiedzieć, że w pierwszej połowie tej czwartej rundy i on przez pół rundy, czyli półtorej minuty, te twoje petardy, bomby zdołał przetrwać. Jak to się stało, pewnie do końca życia się nie dowiemy. Podejrzewam, że te bomby potem, one już praktycznie mogły nie mieć takiej mocy. Jak no miały, ale te lekkie mogły mieć lekką obcierkę. Mogły to nie być czyste ciosy, prawda? I jakby nie było, jak bijesz taką serię, to troszkę ci tchu, wiesz... A powiedz, już są te ciosy mniejsze i słabsze i mniej precyzyjne. A powiedz, jak się czujesz teraz po walce fizycznie? Emocje opadły, widać ślady na tobie walki, a jak się ogólnie czujesz? Psychicznie pewnie dobrze, bo wygrałeś i to jest normalne, natomiast jak się czujesz fizycznie, tak? Czujesz tą jego siłę ciosu? Nie. Teraz nie, jego siłę ciosu nie czuję, bo aż tak mocno nie bił. To raz, ale bił dużo, to trzeba było uważać i bił czasami precyzyjnie na szczękę, parę razy dostałem. Trzeba było uważać, trzeba było mieć wysoko ręce. No i ręce mnie bolą, bo czuję, że jednak te 8 rund dało mocny wycisk. A powiedz, po walce poszedłeś na kontrolę antydopingową, tak? Przeciwnik tak, też? Poszedłem na... I teraz na trzeba czekać jeszcze na wyniki tej kontroli, tak? Tak, trzeba czekać na kontrolę antydopingową, jak najbardziej i właśnie takie rzeczy powinny się dziać. Powinna być taka kontrola antydopingowa bardziej częściej, bo tu nie wiesz, na jakiego koksa trafisz, a tu tracimy dużo zdrowia. Ja nie wiem, ty pewnie nie słyszałeś, ale ja słyszałem, że w pewnej chwili emocje osiągnęły taką górę, że sala zamilkła, tak? Jak on wstawał, jak dalej się ta walka toczyła, bo to była naprawdę piękna walka. Ale jak sala mogła zamilknąć? Zamilkła z wrażenia. Zamilkła. Gdy on wstawał, to właśnie oni dopingowali go, żeby wstał. A ja słyszałem w pewnej chwili ciszę z wrażenia.
zmęczenia. Stawał na 8, stawał na 9 praktycznie dalej walczył. Było niesamowite. Czy ty możesz jeszcze raz gratulacje, pych, wspaniale. Czy ty możesz pokazać swoją zdobycz? Słucham? Czy ty możesz pokazać swoją zdobycz? Jeszcze jakiś pan BO, proszę ciebie. Czy my możemy tą ciężką walizkę otworzyć? Tutaj na boczek. Bo to zdobyć było trudno zdobyć. Tak. Czy ty, Robert? Podwójna, że tak powiem, satysfakcja. No Robert, ty pewnie jeszcze nie wiesz, ale twoja żona skomentowała, pewnie widziała twoją walkę, bo był link i skomentowała ci tam tak bardzo ładnie kolejny do kolekcji. No, tak. Czy będą? Chciała właśnie zielony pas. Tak, czy... no, chciała tak. Właśnie zielony pas. Jeszcze jeden taki na WBC i też by taki chciał. Tak. No, pas mi się podoba. Mhm. Kolejna zdobycz, to jest taki kolejny, kolejny schodek, który trzeba cały czas pokonywać. Wiemy, że... Ale widać, że brakowało, widać, że jednak... Kondycja, timing, szybkość, nad wszystkim trzeba pracować i to trzeba po prostu... I mamy tą świadomość, pracować. Robert... Mamy świadomość, że to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to, a czeka nas... To jest to, to dzisiaj było na pewno to, natomiast wiesz, mamy świadomość tą, że będzie coraz ciężej i trzeba coraz ciężej trenować. Mamy tego świadomość, zgadza się. A powiedz jeszcze, Robert, przed walką, wiemy, że byłeś 40 w rankingu światowym. Jaki 40? Byłem w rankingu światowym na 32. Przepraszam, na 32 pozycji przed walką. Czy możemy strzelić, tak? Bo nie wiemy tego na 100% i powiedzieć, że będziesz teraz 20. Mam nadzieję, że będę na 22 pozycji. Nie wiem dokładnie, jak liczy się te... Knockout. Nie, jak liczy się te punkty boxera, bo to jest troszkę skomplikowana sprawa, ale jeżeli w moich obliczeniach tak to wyjdzie, to powinienem być około na 22-23 pozycji. No i cieszymy się. Jeszcze raz gratulacje. Czekamy na następne walki, kolejne pasy. Żona sobie zażyczyła. No.